Yo, kocury! Witam was w kolejnym odcineczku Motokotów. Przyjechaliśmy tutaj tym oto pięknym sprzętem po to, żeby odebrać paczuszkę z naszego paczkomatu. Hyt. Jedna z niewielu rzeczy, która wchodzi do tego busa. Mamy już paczuszkę, więc lecimy ogarnąć temat. Oh, fucking! Paczuszka jest, człowieku. Tak, widziałeś? Linka sprzęgulca się urwała. O. Ktoś chyba wcisnął, jak traktorek stał ostatnio na zawodach kosiarków, traktorków. Dlatego sprawdźcie ten odcinek, bo też fajny. Sprzęgło jest zrobione, także możemy przechodzić do tej właściwej części, że tak to ujmę. Może i tak będzie, ale nie ten. Po co to ciągasz? Nie ciągaj tego. Kontrola diagnostyczna. Ampligius, podstawa. Opierz tego. Bos. Patrz jaka ekipa, człowieku. Jeden, drugi, trzeci. Od lipca stoi nieodpalana, także zobaczymy w ogóle, czy ona... Odpali, a jak odpali, to damy jej trochę sosu. Weź te kabelki. Kabule. Dekabul. Sprawdźmy, może akus nawet dobry, ty. Co tam pyka? Panewka. Panewka. Jeszcze nie odpaliła, już sztuka. Widziałeś? Patrz, patrz, patrz. Co to jest? Co to jest? Ty, przebicie chyba ma. Ja pierdzielę, przebicie ma. O! O! O, bo ty... O, ma, kopnęło! Ty, to dobre kable, to ona chyba na dwóch garach chodzi w takim razie. Ty, ale patrz, na dwa cylki i odpaliła za pierwszym razem. Normalnie kable dwa urwane, iskra sobie skacze, działa. A odpalana ostatni raz jeżdżona była w lipcu. Kurna, człowieku, kable urwane, cholera! Jak to teraz naprawić? Trzeba szukać kabli. O, patrz, mamy tutaj dawcę idealnego. Podaj mi piłę, upierdolę kabelki, ale się obławimy. Ty, a ty czemu nie w szkole jesteś? Wolny mam. Jak wolne? Normalnie. W tygodniu? Bardzo. Jaka przerwa świąteczna, chłopie, na Wielkanoc? U nas nie było. Za moich czasów nie było. No bo ty stary jesteś. Odszczekaj to. To, że mam 43 lata, to nie znaczy, że jestem stary. Okej, po co ja wyrywam, patrzą? Na podszywie sobie leży. Szukaj drugiego. Podpiąłem ja. To będzie chodzi? Nagrać. Odpalaj, Dawin. Ludzie tak pasują, robią tak, żeby te kółko było schowane pod butnikiem. A tutaj wręcz przeciwnie. Czy można nazwać nas trendseterami? Nie wiem. Pewnie wy wiecie, więc napiszcie w komentarzach. Ale uważam, że to raczej się nie spotyka czegoś takiego, nie? Żeby tak kółko pasować do zewnętrznej krawędzi butnika. Czemu ktoś wyciął dziurę na szkas tutaj? Bo to nie jest tak jak w Polsce, wiesz, robią, że musisz się schylić. Tutaj pewnie brudne jest, nie. Więc musisz brudny korek sobie, brudne rączki. A tutaj, człowieku, masz czyściutko. Cyk, odkręcasz i śmigasz. Wiesz, o co chodzi. Jak się jeszcze tego gałka ma, to? Jak sprawdzasz luz. Twój stary. Twój stary sprawdza luz. Ty, jaka lalka to jest w ogóle? Generalnie to nie żałuj. Coś trze, ty. Trochę. Ciekawe, co trze. O kurna.
palmą, ładuj, ładuj. No nie strzelej ze sprzęgła, bo popsujesz. Szybki w prądzie, cyk, dawaj. No nie da się mocniej. No dawaj, dawaj, no. No jest. O, przeszło, przeszło. To ładna fura i szkoda. Kasyczka? Boli mnie serce, jak słyszę, jak chrupie wszystko w tym samochodzie. No nie, nie, nie. O, kurna ty! O, stop, 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 stop. Poczekaj chwilę. Coś się chyba wywało. Ty! Troszkę odjechało! Bo w drogę nie trafiłeś, chłopie. No tam w skarpę najechałeś chyba i trochę miotnęło. Amor! Patrz na amor, stary, patrz na amor! O, fucking! Problem! I co teraz? No nic, nie ma amor. Ty, ale... Dziwne jest też to, że on się trochę rozjechał. Tutaj masz koło w miarę prosto, a tutaj ci wyjeżdża. O kurna ty! Co? Zobacz, że to koło na ziemi prawie leży. Do człowieku, jak to się pewnie cały amoryk połamał. Kurna, co za gówno. Ej, Laczek się w ogóle jarał. No. Czujesz? Ej, ale śmierdzi trochę taką spoconą skarpetą. No, ale taką starą. Taką przemoczoną. Ale patrz, przynajmniej silnik dobrze działa. Dobra, idziemy po klucze. Tak się czuję, kiedy jadę Subaru. A jak opałkiem to tak. A jak opałkiem to tak. A jak busem to tak. Wciągnięty brzuch i na palcach stoję. I łeb trójkątny. Jak tam, chłopie? Czapkę muszę dać. Uławię, że nie rozjechał! On jest silny, ty! Patrz, jak moje ręce, chłopie. Będzie trzeba. I co robisz? Wgniatasz? Ja nie wgniotisz przecież, widzisz tu gniotkę jakoś? Dobra, podnoszę to gówno. No ale jak ja podniosłem kiedyś, jak ja nie wiem? Bok podnosiłeś. Bok? No. Ja myślę, że Dominik cię oszukuje specjalnie. Pewnie tak. On tylko czeka, jak podniesiesz furę i ona się zwali z tego. Co ty, Dominik takich rzeczy nie robi? Pa. Koinki na Podlasiu. O kurna ty, pa! Ej, ona normalnie wcześniej była jak terenówka, a teraz jest kurde jak stensówka. Ze stensówy na dużych kołach do furki takiej, tak wiesz, że ona jest taka niska, taka... Tak, taket, taket, co jakieś te... Jest hella flash i tak dalej, ja się nie znam na tym. Jak to ma skręcać? Kierownicą. Tu szczur się nie przeciśnie, tam palec nie wchodzi. Szczur się nie przeciśnie. Gdzie? Gdzie palec nie wchodzi? Tu koło zapiera sprężynę, okay. Palec nie wchodzi. Okay. Nie, no szukuję. O kurna, bez kitu ty. Co to koło nie skręca w ogóle? O, shit. Dobra, wiesz co trzeba? Tutaj zahaczyć pasem za felgę i ATC-kiem... Szarpać, no. Czemu ty Subaru się pokrzywiła dla jego? Dawaj, dobra. Ty, a może weźmy rozpierak, wsadzimy go i... Bez kitu. O chłopie, dawaj, dawaj, dawaj. Idzie w oczach. Co, ciężko idzie? No fest ciężko. Wow, shit. Co to strzeliło? No właśnie. A już było naprawiane. Pękło dla jego. No dobra, ale trudno, przynajmniej zobaczyliśmy, że się nie da. Nie chodzi? Z tej strony jeszcze bardziej wykrzywiony jest tamtej. I patrzcie, good job. Ani w tył, ani w przód. Dobra, bierzemy to i próbujemy z tamtej strony szarpać. I tak z mega takiego rozpędu, żeby było tak ostro. Opałkiem! Opałek ma więcej masy. Poszło czy nie? No poszło, tylko że w dół, a nie w bok. Czyli trzeba wszystkie cztery amory. Fokin. I tyle z tego Subaru, kurde. Zepsułeś, to twoja wina. Kto mi kazał żnąć? No ja mówiłem, żebyś jechał, a nie żebyś, kurde, rozwalił. No jak nie? Wcale tak nie mówiłem. Wszystko i... jest na nagraniu. Wcale tak nie mówiłem. Replay, poproszę replay tam. Generalnie to nie żałuj. Stanąłeś na podwyższeniu i myślisz, że mnie pokonasz, kurde, swoją wyższość, to teraz ja. Kolego! Chłopie, ty masz cztery certyfikaty, ale na swoje o. Wolę cztery takie niż jeden żółty. Patrz, co zrobisz to maszynko. Ja
fucking, to ja zrobiłem? Tak, jak to? Nie chciałem szyby wybić. Chciałem lekkiego kis de BMW zrobić. Leciutkie takie. Słyszysz, jak strzela? Jak takie orężatki, co się na język kiedyś brało. I ta orężatka tak cyk, cyk, cyk. A myślisz, że szkło też tak cyka? Jak na język się weźmie? Ostre jest. Kocury, pamiętajcie, że taka fura też musi mieć OC i nadal na nią można skorzystać z cashbacku 150 zł od Mubi. Jest to rzecz stała i wiadoma jak to, że to auto skończy na złomie. Ale słuchajcie, jeśli chcecie mieć jeszcze więcej pieniędzy od Mubi, no to możecie polecić swojego reflinka innym ludziom, tak jak na przykład wasza ciotka, matka, wujek i tak dalej. I za każdą z tych osób dostaniecie 5 dyszek i tak aż do 2000 zł, które zostanie na wasze konto, że tak powiem, przelane. Więc skorzystajcie z tego, a my lecimy dalej z tym tematem Subaru, bo dzisiaj mamy już kolejny odcinek, ale to zobaczycie w następnym odcinku, co dla was przyszykowaliśmy, a tymczasem cieszcie się z kata Subaru takim, jakim jest. O. Czekaj, zapnę się około. O, poszło. O, poszło, jest. O kurde. Znaczy nie przyciąłem, no urwał się, bo już przygnił trochę, no fucking! I on się w dwóch punktach ten... No on człowiek nie się... Nie, że się tutaj, to jeszcze tak, tutaj. Tak, tu się przymało i zobacz. To maska. Aaaa! Dobra, dawaj, amortycza. Mi amor? O, złapałem. Jest, zawaliście chłopy. Teamwork dobry tutaj poszedł. Sadzamy to gówno. Baru nas zatrudni jako konstruktorów. Będziemy wygrywać rajdy. Patrz. Amorek chyba troszkę budę wypracował. O, 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 o. Jest, jest. Już. Wiesz, jak na mnie kiedyś mówili? Jestem tak mądry, że mówili na mnie kapusta głowa pełna. Tak właśnie jestem mądry. Że kurna, połamałem tu amortyzatory z przodu. Na odcinku 300 metrów. A nie go. Te amorki krzywe. Panuje go to. Tutaj zapierał tu budę. Obie weszły? A jak? Na jak? Na jak? Jedna kopała, która tu jest sytuacja, gościu. O, wzięli, naprostowali i będzie lala, człowieku, ale będzie żnąć. Szkoda tylko, że ten przód taka stęsuwa. Mieliśmy zrobić tylko tył, a wyszło tak, że przód nam zepsuł całą robotę. I nie zrobimy, kurde, przodu. A jeszcze w tył zepsuliśmy, bo hamulce się pourywały. Mekaniki. Dobra, będzie. Jeszcze za dobrze zrobi i się nie będzie psuło. Tadam, koła dokręcamy. Czasami się zastanawiam, że nasi widzowie faktycznie mogą mieć uzasadnione podejrzenia. Że coś tutaj nie gra. Widzowie też mają takie odklejki. No tak. Czasami każdy ma taką odklejkę. Dokładnie. A my po prostu przy tym mamy odklejki, a normalnie jesteśmy, wiesz, normalni. To nie jest tak, że ja idę w sklep i robię, nie? Normalnie jesteśmy jeszcze gorsi. Opuszczam, opuszczam. Opuszcza. O kurna. O, ale prysło. Gdzie ten korek teraz? I patrz, porównanko. Zobacz jak tył stoi, zobacz jak przód stoi. To są, człowieku, dwa różne światy. Bo tył, na dodatek, on wydaje się mega wysoko. A wydaje się tak dlatego, bo nadkole jest zjedzony. Ale kurde, no ten przód jest po prostu zabójczy, nie? Zobaczymy, czy pojedzie chociaż trochę. Czy jakoś tam jedzie. Nie chcę. Chłopie, normalnie nie chcę. Jak podskakuje, chłopie. O, trze. Chłopie! Co to było? Głową w sobie przywaliłem! No bo tu z przodu w ogóle zawiasu nie ma, fakt! Tutaj w ogóle nie ma zawiasu, zobacz, fakt! Chłopie, ona tyle co na oponie pracuje. Przydzwoniłem głową, człowieku, w sufit, nie? Nie wiem, co o tym aucie sądzić, no bo niby z przodu jest stęsuwa sportowa, a z tyłu jednak jest taki, wiesz, nie wiadomo jak, nie? Ty, ale ja nie wiem, ociera te koło czy nie ociera? Od wewnątrz nie wygląda jakby ocierało, nie wiadomo jak. Tak, dawaj, lecimy, chodź. Kurna. A, czekaj, ty, ale nie mamy wody żadnej? Wow. Mamy to. Dobra, daj. Odkamieniacz. Polejesz? No. To weź, polej. Dawaj, dawaj. Dobra. Ty, no nie ma zawiasu nic z przodu. Patrz, zaraz. Zapaszek? O!
kurna. O kurna. Jedź normalnie, bo tam marzek chce założyć, człowieku. Jak tym się jedzie, kurde? Zero zawiasu. Ja pierdicie. Ten brak zawiasu jest mocny. Chcę wysiąść. Kurna. Stary, powoli. Nie dość, że to podskakuje, tu jeszcze tak gumu czadzi. Patrz w ogóle jak to koło stoi bokiem. Jak w driftowie, chłopie, kozak. Podoba mi się. Trze, widać, że trze, ale to nic, na bieżąco staramy się chłodzić w kałużach. Tak mnie bolą kichy teraz już. Serio ci mówię, nie? To jak cię bolą kichy, to weź się przejedź. Może cię rozmasuję. Ej, kurna, chłopie. Ja pierdzielę, to taki szajs. Dobra, łapa też tam hamuje, widowie. Coś tam idzie przez te błotko, kurczę, bo myślałem, że będzie się gdzieś wieszać przodem. No ale w sumie cztery buty. Nie widać tutaj problemów, że tak to ujmę. Kurna, zapomniałem, że heble nie działają. Dawaj! Dobrze idzie, wariaci. O, ochlapuł cię trochę. No trochę. Ale kam, nieładnie z jego strony. To co przyjmują i czują moje kichy teraz, to jest kurde masakra, nie? Zapomniałem, że 10 razy, że nie mam hamulców. To nie hamuj. Nie chcę jechać. Nie chcę jechać? Czemu? Nie, ona chce jechać. A ty nie chcesz jechać? Ja nie chcę jechać. Czemu? Tam zawisłem przodem prawie, ale trzymałem gaz i tak cisza i tak wiesz. I myślę, oby przeszła. Na niskich biegach jej tylko gazu daje, ona przejdzie. Pokażę ci jak się jeździ. Ależ nie. Bo faktycznie spodem. O! Ej, dobrze idzie. O kurna. Zaraz misę zgubię. Nie kłamę, kapustka. O! O, o, to mi się podoba. Ruja trochę ciężko weszła, ale weszła finalnie. Trzyma się. No dobrze jedzie. Misa, kurde git. Jestem zadowolony, że fajnie sobie radzi. Działa. Idźcie tam, zobaczcie jakie tam są kolejny. Będę przejeżdżał, to zobaczcie jak ten przód w ogóle siedzi. I zobaczcie, że ona człowieku normalnie sobie jedzie, nie? Te Subaru, ono wjedzie z małą prędkością. Ono nawet z prędkości nie będzie musiało tutaj. Normalnie. Ty, mocno jest, lubię już. Kurna, tym się kierować już nie da za bardzo. Wezmę odkamieniaczem trochę od kamienie. Teraz to świata widać trochę, nie? Ty, błotko wjeżdżasz. O, spodem stuka. Wszystko tłucze, a ona git. Patrz, koło jakie prawe. Przednie, jak leży. Wydechu strzela. Ale ty. O. O tutaj. Się zatrzymałeś do zera. Ja się zatrzymałem do zera i tylko tak o zrobiłem. Lekko kierownicą tak, tak, but. I człowieku, ona tylko złapała troszeczkę tego błotka, przemieliła, oczyściła oponkę i powiedziała, ja stąd wyjeżdżam. I ona po prostu pojechała. A toż tu? Ona o tu już tarła, o tu, w tym miejscu. O tu! Tu tarła. O tu! Ale zobacz, przód stens, tył terenuwa. To jest połączenie dwóch rzeczy. Takiego przesadnego, sportowego wyglądu. Czyli stens taki, wiesz, taki... Jeśli ktoś wie, to niech napisze w komentarzach, co to jest. Bo to nie jest stens. To ma jakąś swoją specjalną nazwę. Napisze, to są połamane amortyzatory, stary. Chodzi o to. Ale chodzi mi o to, że jest wszechstronny. O, wszechstronny. Wszechstronny jest, o, dobrze. Nie pytaj mnie o cokolwiek, bo ja w tym Subaru znajduję wszystkie odpowiedzi. Wszystko ona zna, odpowiedź na. Weźcie widzowie, ja wiem, że wy czasami mówicie, że kapucha jest taki i taki, ale zrozumcie go, on jest... Jest. Kurna kapucha, uwielbiam cię po prostu. I ain't looking at the clock, still ballin' like Brian.
Yeah, I'm headed to the bucks, then I'm ballin' like yeah. Dobra widzowie, lecimy! Kurna, truje ciężko wbić. Chyba tatko ci da, co? Ja pierdzielę. Powiem ci tak, ja wiedziałem, że tak będzie. Nie myślałem, że aż tak. Miałem takie przeświadczenie, że lecę bokiem i że zaraz mnie podetnie i wydechuje, a później sobie przypomniałem, że przecież koła mam tak. Ciężej ma wtedy się wywalić, co nie? Nie mam pytań. O tak, w Japonii o takie znaczki się robi, to znaczy serduszko. Tutaj macie takie serduszko, wiecie o co chodzi. W ogóle zobacz, że my się lubujemy w japońskich furach. Przecież Piaggio, no to teoretycznie włoska, ale jednak na wzór japońskiego K-Trucka. Wiesz co, ty musisz jeszcze przywalić kilka razy w drzewo, tak wiesz, dupnąć tak solidnie i wtedy dopiero się nauczysz, jak się lata szybko. Ale nie, rajduwa. Mógłbym takie auto mieć na co dzień, serio. Tak wiecie, no jest wygodnie po prostu. Hey guy. No wiem, że nie masz hamulców, ale stary. On chyba żałuje po prostu te krzaki wjechać, nie wiem o co chodzi. Brawo! Brawo! Kapucha w końcu krzak rozjechał, brawo! Szok! No dawaj prosto, dawaj! O właśnie, o właśnie! Samochód leśny, w końcu widzę, że się odblokowałeś. A czemu? Weź jakieś drzewko skądś. Patrz, widzisz? Jeszcze ja go wychowam, widzowie, ja go jeszcze wychowam. Patrzcie, widzowie! Kurde, żaby się zalęgli. Zjechałbym kiedyś tutaj w furu jakoś. Tu nie jest głęboko, bo zobacz, że no dużo takich krzaczurów tam leży. O tutaj brzeg, to chłopie, co ty sprawdzisz? Pływa. Idealnego kandydata mam na testy. To dawaj. O, patrz, tam już jest głęboko. Tej, wiesz co zrobimy? Rzut oszczepem. I on się wbije na środku i wtedy będzie zmierzone. Tak, no już się wbije, już to widzę. No patrz no. No, powiesz. No. Ja ci wydzielę! Człowieku, ale widziałeś? Nie doceniasz mnie. Nie doceniasz mnie. Nie wierzyłem w to. Nie wierzyłeś i patrz. Daj. Co? Prędkości mu daj. Właśnie za mało, nie? No. Bez hitu jest Forester z prawdziwego zderzenia. On człowieku trzeba kładzie. Leśnik. Zgubiłeś lampę i trochę pogiąłeś auto. Nie, tylko kierunek. Ale zobacz, jakie drzewo człowieku położył. Jak toga. Jak toga, człowieku, bez jak toga. I jak ktoś mi powie, że to nie jest wytrzymały sprzęt, jeszcze lata spali, człowieku. Ale nie róbcie tak, bo nie wolno takich rzeczy robić. Ale wolno za to subskrypcję nam zostawić. Wystarczy, że zjedziecie tam na dół pod film, zostawicie suba. Dziękujemy. O! Odzywa się. On mówi, żebyście zostawili tego suba.